bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję. Proszę. Nie, tylko do mikrofonu pytam. Bardzo proszę. Chciałbym się zapytać, czy do pana zespołu dotarły sprowadzane przez Polaków, przez pielgrzymki Polaków do Smoleńska części tego samolotu, bo to były drobiazgi, czy dotarły elementy ubioru do zespołu i czy, jeżeli dotarły, czy zespół spowodował badanie tego wszystkiego, żeby wykazać... Ja to w internecie jeszcze kilka innych osób. Czy mogę powiedzieć? Tak. To trzeba Macierewicz, sala BHP. Proszę pana, proszę państwa, szanowni rodacy, a w Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje prawo. Prawo stanowi, że dowód w postępowaniu każdy obywatel ma obowiązek przekazać natychmiast prokuraturze i nie ma prawa na własną rękę przechowywać ani dokonywać na własną rękę żadnych analiz, ekspertyz ani innych działań. Myślę, że jest to odpowiedź, która panu ma. Myślę, że wystarczy. Jeżeli nie, to odsyłam pana do kolegów, którzy pamiętają lata 80. Czas najwyższy to zmienić. Nie rozumie pan? No to jak pan rozumie, to nie pytajmy o rzeczy oczywiste. Bardzo proszę, następne pytanie. Ja mam podstawowe pytanie. Wtedy, kiedy było spotkanie premiera Tuska z premierem Putinem, nie ma ani w internecie, ani nigdzie treści tego przemówienia. Wtedy oni się spotkali, było poświęcenie cerkwi prawosławnej, było uhonorowanie tych, którzy zginęli, czyli Rosjan, Żydów, Polaków, takie ogólne. Ale treści nigdzie nie ma i nie wiemy ani w internecie, ani nic, o czym mówił Putin, o czym mówił Tusk. Drugie pytanie mam takie, że jeżeli najpierw wylądowali 10 kwietnia, wylądował samolot z dziennikarzami, później leciał następny samolot, który miał, taka limuzyna była w środku, który miał być przewieziony prezydent Kaczyński z lotniska do Katynia i miała być obsługa rosyjska. Ten samolot dwukrotnie próbował wylądować, nawet zahaczył, obawiali się, że zahaczy o ten wadak, czyli tą niby wieżę nawigacyjną. Okazuje się, nie było żadnej reakcji. Jeżeli ten samolot nie mógł wylądować, to powinna być od razu reakcja, że nie może samolot z ludźmi lądować, jeżeli tam ten dziękujemy ślicznie. Odpowiadam na pytanie pierwsze, a potem drugie. Rzeczywiście pani ma rację, nie ma relacji z przemówień, które by przytaczały słowa tych przemówień. Ale jest jedna bardzo istotna relacja. Jest komunikat Polskiej Agencji Prasowej mówiący o tym, iż rozmawiano o układzie gazowym i że pan Donald Tusk zaakceptował układ gazowy. Jest też długa wypowiedź pana premiera Władimira Putina relacjonowana w mediach rosyjskich, też dotycząca układu gazowego, w której pan Władimir Putin relacjonuje wszystkie punkty, na które zgodził się pan Donald Tusk. Tak więc jest relacja dotycząca tej części rozmowy, która dotyczyła sprawy gazowej i gospodarki. W pozostałych sprawach rzeczywiście relacji nie ma. Taka jest rzeczywistość i niestety, tak powiem, ja również nie mam żadnej oficjalnej relacji. Jeżeli chodzi o drugą kwestię, poza tą sprawą gazową, jeżeli chodzi o drugą kwestię, ona jest bardzo istotna, ta, którą pani poruszyła, wielostronnie bardzo istotna. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście tym samolotem Tu-76 miały być przewożone samochody, miał być przewożony samochód pancerny i reszta kolumny prezydenta Kaczyńskiego wraz z ochroną, która miała stanowić ochronę pana prezydenta Kaczyńskiego. Proszę państwa, to oznacza, i ten samolot cofnięto i on odleciał do Moskwy. To oznacza, że nawet gdyby nie było tego straszliwego nieszczęścia, pan prezydent byłby pozbawiony ochrony, czyli że Biuro Ochrony Rządu pozbawiło się nawet możliwości kontrolowania, co Rosjanie robią, że oni nawet nie wiedzieli o tym, że Rosjanie, biorąc na siebie odpowiedzialność za ochronę pana prezydenta, równocześnie na godzinę przedtem odesłali ją z powrotem do Moskwy i pan Janicki o nim
niczym nie wiedział i polscy funkcjonariusze na cmentarzu katyńskim też o niczym nie wiedzieli, bo Rosjanie postanowili, że to już nie jest potrzebne. Więc to jest niesłychanie istotne. Także ten element drugi, o którym pani powiedziała. Mianowicie ten samolot był pilotowany przez byłego szefa, przez byłego dowódcę lotniska Siewierny w Smoleńsku. Człowieka, który znał na wylot to lotnisko, a jednak nie wylądował. Był obowiązek kontrolerów lotu, żeby w tym momencie zamknąć to lotnisko. To był ich psi obowiązek, ale proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że oni nawet próbowali to zrobić. Jak się okazuje ze wczorajszej relacji pana Millera, którą on sformułował, ale zapomniał zawrzeć w dokumencie, oni rzeczywiście wysłali stosowny meldunek do centrali moskiewskiej, nie musieli, powinni to sami zrobić, no ale w Rosji hierarchia jest święta, wysłali meldunek do centrali moskiewskiej, prosząc na zezwolenie zamknięcia lotniska. Tylko, że nie dostali tego pozwolenia. I dlatego nie tylko można, ale trzeba dowiadywać się, kto w Moskwie decydował o losie pana prezydenta. Kto decydował o losie polskiej elity. I dlaczego pan Tusk kryje tych, którzy podjęli tę decyzję, na skutek której zginął prezydent. Bo to na skutek tego, że nie zamknięto lotniska, zginął polski prezydent. Dziękujemy. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Beata Kuna, panie ministrze. Ja mam kilka pytań, prezentuję blogerów. Krótkie pytanie bym prosiła, będę zadawała pojedynczo. Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest PDF, link wczorajszego raportu. Chciałam się spytać, on jest bez podpisów członków wszystkich komisji. Czy według mnie, słyszałam wczoraj, że pan Miller powiedział, że ten raport został przyjęty jednogłośnie. Czy pan wie, czy jakaś osoba mogła nie podpisać, nie zgodziła się? Tam jest jeszcze jedna osobliwość. Nie ma mianowicie daty powołania komisji. Nie ma daty powołania komisji. To nie jest takie zupełnie banalne w sytuacji, w której istnieje silne domniemanie, że ta komisja nie ma podstawy prawnej. Dlatego, bo ustawa polska stanowi, że Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego może badać wypadki polskiego statku lotniczego za granicą tylko w dwóch wypadkach. Jeżeli państwo, na którego terytorium to się stanie, nie dokonuje takich badań i zleci te badania w Polsce. No jak wiadomo, jest dokładnie odwrotnie. Rosja po swojemu badała i to Polska zrzekła się ten. I drugi wypadek, jeżeli jest umowa międzynarodowa, która pozwala, która zawiera klauzulę, że Polska ma prawo dokonać takiego badania. Taka umowa istnieje. To jest umowa z 1993 roku, mówiąca o tym, że w razie wypadku statku wojskowego Polska ma równe prawa i na równych prawach bada taką katastrofę. Ale właśnie 13 kwietnia pan Donald Tusk zrezygnował z tej umowy i oddał w ręce rosyjskie całe badanie. Tym samym pozbawił komisję Millera podstaw prawnych. Dlatego tam nie ma daty. Myślę, że tam jest jeszcze wiele innych niedociągnięć. Gdy mnie pani pyta, czy wszyscy podpisali, powiem tak, bardzo bym chciał wierzyć, że znaleźli się tam odważni, którzy tego nie zrobili, ale wczorajsze ich zachowanie niestety tej nadziei nie pozbawiło. Czy widział pan minister dokument ten właśnie z podpisem? Tak, wiem, widziałem to, co jest w PDF-ie i wiem, że przy nim nie ma podpisów, tak wiem. Ale oni to również. Wiem. Myślę jednak, że gdyby ktoś się nie podpisał, no to byśmy już o tym wiedzieli, ale oczywiście może się nie podpisał, a nadal boi się o tym powiedzieć. W Polsce, że tak powiem, piętra strachu są niesłychanie rozbudowane. To ja już chcę zabierać mikrofon, więc ja zadam jeszcze następne pytanie. Chodzi mi o to, że pani poseł Szczypińska wystosowała pytanie do pana Millera o to, na jakiej podstawie została podjęta ta decyzja o konwencji chicagowskiej. I o dokument. Na to odpowiedział pan Miller 15 marca, że
to strona rosyjska podjęła tę decyzję. A po drugie, jest tam takie zdanie, którego ja nie za bardzo rozumiem, to znaczy ja pozwolę sobie przeczytać. Zgodnie ze zwyczajowym prawem międzynarodowym, zgoda państw może być wyrażona w różnej formie, także przez wspólne, zgodne działanie. Czy pan minister mógłby mi wytłumaczyć? Tak oczywiście mógłbym wytłumaczyć. Rzeczywiście w prawie międzynarodowym obowiązuje zasada, że umowa międzynarodowa może być zawarta najczęściej i najlepiej na piśmie, ale może być zawarta, jeżeli robi to uprawomocniona osoba, premier jest uprawomocnioną osobą, prezydent, premier i minister spraw zagranicznych, to są trzy osoby w Rzeczypospolitej Polskiej, które mają prawo występować w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. A więc jest upełnomocnioną osobą pan premier.